Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczynamy czwartkowe granie na ekranie i zastanawialiśmy się co najmniej tydzień, co wam zaproponować na ten czwartek i wymyśliliśmy, zaproponujemy bankomat. Proszę bardzo, oto on, to ta maszyna, dzięki której będziecie dzisiaj zarabiać bardzo dużo pieniędzy. Bankomat Start. I teraz ogłaszam konkurs. Też się nad tym zastanawialiśmy. Imię bez litery A. Mogą być imiona męskie, mogą być imiona żeńskie. Kto mi poda na antenie imię pasujące do tego konkursu, wygrywa te pieniądze, które do tej pory wpadną do pojemnika naszego bankomatu. Zapraszam. Już teraz osoby pełnoletnie. Macie na dole dwa numery, z których można korzystać. Numery telefonu. Pamiętajcie o opłacie za każde połączenie. To jest opłata za połączenie, a nie za czas jego trwania. A nagrodę, jeśli już dostaniecie się na antenę i podacie dobrą odpowiedź, nagrodę wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli chodzi o nagrody, to naprawdę pula nagród jest ogromna, bo w całej naszej jesiennej loterii to aż 2 400 000 zł i my to wszystko wydamy, więc starajcie się, staraj się, żeby do ciebie powędrowały te pieniądze. Wszystko zgodnie z prawem, bo regulamin naszego programu został zatwierdzony przez Izbę Celną i program jest realizowany w oparciu o licencję wydaną przez tę Izbę i do wglądu na stronie www.tvn.pl albo na 860 telestronie. I mamy pierwszego gościa, świetnie, bankomat stop. Halo? Halo. Dzień dobry pani, proszę podać mi imię bez literki A. Józef. Józef, brawo! Bankomat startuje. Zaczynamy od Józefa. Ja już liczę dla pani nagrodę. Proszę, jak się ładnie uzbierało. 100, 200, 300 zł. Gratuluję. Pierwsza nagroda dzisiaj zdobyta i gramy dalej. Ja zapisuję Józefa, żebyśmy o nim pamiętali. I żeby już się nie zdarzyła taka sytuacja, że ktoś poda mi to samo imię po raz drugi. Mam nadzieję, że będziecie zerkać na te tablice, bo warto wygrywać, a jak już się dostanie na antenę, to warto podać taką odpowiedź, która na pewno zarobi pieniądze. Już tutaj mamy ponad 100 zł, banknoty 50-złotowe. No nic tylko brać, nic tylko korzystać. Tym bardziej, że straszą nas, że zima blisko. Mamy telefon, bankomat stop, halo? Halo? Dzień dobry, proszę podać odpowiedź. Igor. Igor, to też jest imię bez litery A. Gratuluję, bankomat start. To 200 zł za imię Igor, które już wędruje na tablicy. Mogą być też żeńskie, jeśli znajdziecie takie, bez literki A. Igor, 200 zł. I kto następny? Twórzmy tę listę bardzo szybko, bardzo prężnie, żeby nie było takich momentów, że no, po prostu pieniądze czekają na swojego zdobywcę. Już teraz możecie je wygrywać. O, mamy telefon. Bardzo dobrze. Proszę podać odpowiedź. Halo? Bankomat się zatrzymał. Są pieniądze. Proszę podać odpowiedź. Jerzy. Jerzy, świetnie, bankomat startuje, tutaj jest całkiem sporo, proszę pani, 50, 100, 150, 200, 250 zł. Imię Jerzy dopisujemy. Na początku ten konkurs może się wydawać bardzo prosty, ale im więcej będzie tych imion na tablicy, tym trudniej będzie znaleźć jakieś nowe, więc jak ktoś teraz ma jakiś pomysł, to zapraszam serdecznie, bo ja tu zerkam i już jest 200 zł. Możesz oczywiście poczekać, aż tych pieniędzy będzie więcej, ale ktoś się nie doczekał. Dobrze, bankomat stop, halo? Wojtek. Jeszcze raz? Wojtek. Oj, kochany mój panie, bez zdrobnień i to zostało powiedziane na samym początku. Proszę się poprawić, nie mogę zapłacić. Bankomat startuje. Wobec tego no, zrobi nam się większa nagroda. Bez zdrobnień, tylko w wersji pełnej, oficjalnej. Józef, a nie Józek. Jakby padło imię Józek, to bym nie zapłaciła. Jest Józef, Igor, Jerzy. To są takie imiona jak w dowodzie osobistym i to naprawdę nam ograniczy ilość odpowiedzi. Mamy telefon, stop, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę podać odpowiedź. Dominik. Dominik, dobrze, świetnie, to jest dobra odpowiedź, bankomat start. Kolejna osoba, która dzisiaj w czwartek wygrywa. 100, 200, 300, 400 zł. To jest największa do tej pory nagroda. Dominik, mieliśmy jedną pomyłkę i bardzo proszę, żeby już więcej ich nie było dla własnego dobra. Zerkajcie na tablicę, kontrolujcie te imiona, które tutaj się pojawiają, żeby ich nie powtórzyć. I też pamiętajcie, nie można podać imienia w wersji skróconej, tak zdrobniale, tak jak zazwyczaj do swoich bliskich mówimy. Kolejne pieniądze już są w koszyczku, halo? Halo, bankomat się zatrzymał, proszę podać odpowiedź. Będzie Krzysiek.
Ojej, no i znowu, ale jesteście uparci. Bankomat startuje. Ja teraz pani to wytłumaczę, bo może pani nie słyszała, choć mówiłam kilka razy. Imiona podajemy w wersji oficjalnej, bez zdrobnień. Nie może być Krzysiek, bo to jest zdrobnienie. Tak samo jak nie może być Grzesiek ani Wojtek. Bankomat stop, halo? Tytus, dzień dobry. Dzień dobry, Tytus, bardzo dobrze. O, to rzadko pojawiające się imię, bankomat start. Zobaczymy, ile się uzbierało. 100, 200, 300 i 400 złotych, no pięknie. Imię Tytus. Rzadkie, oryginalne, ale pasuje do naszego konkursu. O, już jest kolejny telefon, no świetnie, halo? Halo, dzień dobry. Witam serdecznie, proszę podać odpowiedź. Bankomat się zatrzymał, ale pieniądze już są. Krzysztof. O, właśnie, tak jest. Gratuluję, bardzo dobrze, bankomat start. Krzysztof, a nie Krzysiek. Mamy 50, 100, 150, 200 złotych. Imię Krzysztof. Coś mi dzisiaj tutaj sprzęt się sypie, ale najważniejszy jest bankomat i to pracuje. Ile tam było? 250, tak? 200, przepraszam, 200 zł za Krzysztofa. Są pieniądze i o to chodzi. Reszta jest nieważna. Już kolejne pieniądze wpadły do naszego pojemnika. Kto dołączy do grona zwycięzców w dniu dzisiejszym? Mamy już sporo tych imion na tablicy. To nie jest konkurs, do którego z niewyczerpalnego worka możemy sięgać po odpowiedzi, bo tych odpowiedzi wcale nie ma tak dużo. Imiona bez litery, ale zobaczcie, jak tu dużo już jest pieniędzy. 100, 200, 300, 400, no to będzie około 500 zł. To chyba największa do tej pory nagroda. Imię bez litery A. Imię w wersji oficjalnej bez zdrobnień. Chyba dzisiaj będę to musiała częściej przypominać. Nie wiem, może ciśnienie takie, może to ten zapowiedziany śnieg, który ma wpaść, sprawia, że trochę jesteśmy rozkojarzeni. Ja też, przyznaję się. Zapraszam osoby pełnoletnie. Imię bez litery A. Na tym polega dzisiaj nasz konkurs. A w naszym koszyczku już się zgromadziło ponad 700 zł. Kto chce zdobyć tę największą do tej pory nagrodę? Wystarczy znaleźć odpowiedź pasującą do naszego konkursu, który ciągle przypominamy. Imię bez litery A i to musi być imię nowe, bo już jest sporo ich na tablicy, już dużo osób dzisiaj wygrało. Piękne tempo, zobaczcie, co chwilę ktoś się dodzwania, co chwilę ktoś zdobywa nagrodę, utrzymajmy to tempo. Niech tak się dzieje, rozgrzejmy się sami tą atmosferą i tym, co tutaj się dzieje, a tutaj jest ho, ho, ho. No nie wiem, zbliżamy się chyba do 1000 zł. No i kto je wygra? Na pewno jest już ponad 800 zł. Za chwilę wszystko policzę, ale wtedy, kiedy ktoś no, przerwie wreszcie ten proces wydawania pieniędzy swoim telefonem, to możesz być ty. Podaj mi imię bez litery A. Czy znasz jeszcze taką, przypomnę, te co są już, bo naprawdę, żeby się nie powtórzyć. Józef, Igor, Jerzy, Dominik, Tytus, Krzysztof, jest telefon, bankomat, stop. Halo? Halo? Piotr? Piotr! Dobrze, proszę pana, to jest największa do tej pory nagroda. Bankomat start, bo oczywiście potrzebujemy następnej. Za Piotra. Aha, ciekawa jestem. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1050 zł. Ła! Piotr! To trzeba zapisać dużymi literami. Zobacz. Co się tutaj dzieje? 1050 zł za Piotra, a już kolejne pieniądze wpadają do pojemnika i co się okazuje, że mamy 100-złotowe banknoty. Super, czyli szybciej będzie rosła nagroda. Musiały wpaść dwie pięćdziesiątki, żeby było 100 więcej. Mamy telefon. Halo, halo? Bankomat się zatrzymał, proszę podać odpowiedź. Kornel. Kornel, brawo! Kornel? Nie mamy Kornela. Sprawdzamy jeszcze raz. Ale to jest przecież pełne imię, Kornel Makuszyński, prawda? Dobrze, dobrze, bankomat start. No jeszcze sprawdzimy, czy aby to nie jest zrobienie, ale nie, wydaje mi się, że nie. 100, 200, 300, 50 zł. Mam nadzieję, że nic się nieprzyjemnego nie wydarzy i że to zostanie zaakceptowane. Ja już zapisuję imię Kornel, 350 zł. Gramy dalej, program trwa, konkurs trwa. 100-złotowe same banknoty mamy w pojemniku. Potwierdzam, jest imię Kornel, czyli pani, która je podała przed chwilą na antenie, wygrała 350 zł. A tutaj same 100-złotowe banknoty, czyli już 1, 2, 3, 4, 5, aha, świetnie, halo? Bankomat się zatrzymał, halo? Halo? Tak.
Dzień dobry, proszę podać odpowiedź. Imię bez literki A. Filip. Filip, świetnie, liczymy, bankomat start. I mamy nagrodę, która kolejna 100, 200, 300, 400, 500, 600. No coraz ładniejsze nagrody. Bankomat już pracuje na następną nagrodę, ja zapisuję Filipa i 600 zł. Jakie tam banknoty nam wpadają do tego pojemnika? Zerkacie, kontrolujecie to. No mamy już stówki same, mamy już 400 zł w pojemniku. Możesz już w tej chwili dołączyć do gry i wygrać tę nagrodę. Tak to działa. I dobrze, że to zrobiłeś. Bankomat stop. Halo? Halo? Dzień dobry, proszę podać odpowiedź. Wiktor. Wiktor, świetnie, gratuluję, bankomat start. Wiktoria, można śmiało sobie krzyknąć. 100, 200, 300, 400, 500. Bardzo ładnie. I kolejne imię dołącza do listy. Wiktor. 500 zł, gramy dalej. Co teraz? Bardzo jestem ciekawa, jakie będzie następne imię. Czy jesteście jeszcze w stanie sobie przypomnieć takie imię, które nie ma ani jednej literki A i to nie może być zdrobnienie, bo czasami tak jest, że w zdrobnieniu nie ma A, a w wersji oficjalnej jest, ale my podajemy tylko te imiona pełne. Proszę, tutaj same 100-złotowe banknoty. Halo, halo, dzień dobry, bankomat stop. Halo? Olivier. Olivier, brawo, proszę pani, gratuluję. Bankomat start. Wygrała pani 100, 200, 300, 400, 500 zł. Pięknie, 500 zł za Oliwiera. Oliwier. 500, no bardzo piękne nagrody. I zobaczcie, jakich jest dużo. Jak dużo osób już wygrało. Kolejne banknoty już padają do pojemnika. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 osób już wygrało. Imponujący wynik. Proponuję zachować takie tempo do samego końca. Szukamy imion bez litery A. Na razie na tablicy królują imiona męskie. No rzeczywiście z żeńskimi i z większością żeńskich jest problem, bo kończą się na A. A tutaj nie może być ani jednej literki A. Zajrzyjmy do koszyczka. Mam 100, 200, 300, no 400 już jest. Tak pomogłam troszeczkę, to może być twoja nagroda. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią i masz imię bez litery A, nowe, patrzcie na te tablice. Co chwilę pokazujemy, jakie już są imiona zapisane. Żeby nie było już pomyłki. Dzisiaj aż za dużo było tych sytuacji. Jest telefon, bankomat stop. Halo? Grzegorz. Grzegorz, dobrze, bardzo dobrze. Bankomat start. Proszę pani o te pieniążki. 100, 200, 300, 400, 500, 600 zł za Grzegorza. Moje wielkie gratulacje. Wszystkie pieniądze wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych. Grzegorz. I mówiąc to, zapomniałam, jaka była nagroda. 500? 600. 600. 600 zł. Halo, halo, bankomat, stop. Ale tempo. Halo. A już chciałam wyjąć nagrodę. Ktoś się rozłączył zbyt wcześnie. W takim razie bankomat startuje i powiększamy tę nagrodę. Jest już 300 zł. Co chwilę kolejny banknot wpada do tego pojemnika. Zauważcie, że to są same 100-złotowe banknoty. Czyli szybciej ta nagroda rośnie. Nie rozłączajcie się zbyt wcześnie. Mamy już 500 zł do zdobycia. Nie rozłączajcie się zbyt wcześnie, bo czasami jest komunikat, znaczy zawsze jest jakiś komunikat, ale może to być komunikat taki, że moje gratulacje, właśnie trafiłeś w otwartą linię i za chwilę połączymy się ze studiem. Jeśli się rozłączysz, to nie zagościsz na antenie. Pieniądze i tak wydane, a efektu żadnego. Dlatego proszę, wysłuchajcie do końca, bo to nie wpływa na wysokość opłaty za połączenie. Jasne? Szukamy imienia bez litery A. Nagroda bardzo ładna, bo przed chwilą ktoś zrezygnował ze zdobycia trochę mniejszej nagrody. Może doszedł do wniosku, że za mało. W takim razie proszę, już chyba można. Ja tak zerknę. 100, 200, 300, 400, 500, 600. No około 800 zł jest. O, tu nam się nawet zakorkowało, czyli będzie już z 1000, myślę. No proszę, pięknie. Kto ma następną odpowiedź? Jest już ponad 1000 zł. Znakomicie. Jest takie tempo, że ja wręcz nie nadążam z bieganiem od tablicy do bankomatu, ale proponuję, żeby tak było do samego końca, bo jest jeszcze dużo pieniędzy dzisiaj do zdobycia. Więc im częściej będą padały te odpowiedzi, tym więcej osób będzie zadowolonych. Chyba, że przyjęliście taką taktykę, że troszeczkę poczekacie, żeby było więcej. To już jest więcej. Już jest 1500 zł. Kto ma ochotę zdobyć te pieniądze, przypominam, że może to zrobić, wręcz powinien, jeśli ma ukończone 18 lat, bo jeśli zdecydujesz, że machamy rękami i nie podejmujemy walki, no to na pewno nie wygrasz. Nagroda imponująca. Zadzwoń z gotową odpowiedzią, zadzwoń pod jeden z dwóch numerów
Jest opłata za każde zrealizowane połączenie, ale to jest opłata za połączenie, a nie za czas jego trwania, więc naprawdę nie bójcie się, że nagle nie wiadomo, ile trzeba będzie zapłacić, bo wiadomo, ile wszystko jest podane na ekranie, ale zobaczcie, tutaj nam się zrobił korek wręcz. Tych banknotów jest tak dużo, że się blokują. Mamy już ponad 2000 zł. Szukamy kolejnej osoby, która wygra. Przed chwilą ktoś zrezygnował z odpowiedzi. Proponuję już teraz nie zrobić tego, bo nagroda zdecydowanie największa. Poprzednia taka wysoka to było 1050 zł za Piotra. Kto podyktuje mi następne imię bez litery A, bo przypominam, że o to chodzi w tym konkursie. Żeby wygrać, to trzeba podać na antenie dobrą odpowiedź. Tak, imię bez litery A. Może być męskie, może być żeńskie, ale tylko w wersji oficjalnej pełnej. Do zdobycia już około 2,5 tysiąca złotych. Drodzy Państwo, ależ to będzie czwartek, 21 dzień października. Zapiszę się złotymi literami w Waszym kalendarzu. Jeśli ta nagroda powędruje do Ciebie, to na pewno zapamiętasz ten dzień. Więc się postaraj, żeby tak było. Dlaczego sobie nie uprzyjemnić troszeczkę życia? Na pewno z taką dodatkową gotówką będzie można a może zaszaleć troszeczkę, a może coś kupić, na co nigdy nie ma pieniędzy, a nasz bankomat tutaj cały czas nieprzerwanie wypłaca pieniądze. Czyli cały czas nagroda rośnie. Im dłużej czekamy na odpowiedź, tym ta nagroda jest większa. I nie wiem, czy wiecie, ale to już jest około 3000 zł. To są naprawdę konkretne, duże pieniądze. One już znacznie mogą wpłynąć na Twoje życie. To jest, spójrzcie na tablicę. Wszystkie nagrody super i mam nadzieję, że wszystkie cieszą. Ale do tej pory największa to była 1050 zł. Teraz już mamy ponad 3000 zł. Przypominam raz jeszcze imiona, które już dzisiaj usłyszeliśmy, bo jeśli mi ktoś poda imię, które jest już na tablicy, nie będę mogła zapłacić, więc nie róbmy tego. Grzegorz, Oliwier, Wiktor, Filip, Kornel, Józef, Igor, Jerzy, Dominik, Tytus, Krzysztof, Piotr. Co jeszcze przychodzi Wam do głowy, bo do zdobycia już 3,5 tysiąca złotych, 3,5 tysiąca złotych. Zobaczcie, hoho, o jak to dużo banknotów się uzbierało. Kto zdobędzie te największe pieniądze? Jeszcze jedna ważna rzecz, że my te pieniądze wysyłamy bardzo szybko, w ciągu 5 dni roboczych. Dzisiaj mamy czwartek, do następnego czwartku te pieniążki zostaną do Ciebie wysłane. Tylko dzisiaj już nam się trafiły pomyłki na antenie. Niepotrzebnie, to była pewnie sekunda nieuwagi. Więc jeszcze raz przypomnę, bo to jest bardzo ważne, pełne imię, nie zdrobniale, bez litery A. Takie imię, jakie czytamy w dowodzie osobistym, jakie są zapisane w kalendarzu, zresztą możecie sobie pomóc w ten sposób, przeglądając kalendarz. Jeśli nic nie przychodzi do głowy, poszukajcie gdzieś inspiracji, bo tutaj stawka rośnie i rośnie. No niedługo będą się wysypywać te pieniądze z tego pojemnika. No posypią się na pewno, do kogoś zostaną one przelane. Mamy tutaj już około 4,5 tysiąca złotych. Cudowna sprawa, 4,5 tysiąca złotych. Bardzo dużo dzisiaj nagród zdobytych, jeszcze jedna i następna, tak się może dziać do samego końca. Więc śmiało dołączaj do tych, którzy już dzisiaj wygrali. Oni tak samo jak Ty w tej chwili pewnie się zastanawiali. Czy uda mi się? Czy jeśli wezmę telefon do ręki, to dostanę się na antenę? Pewnie nie. Pewnie to jest niemożliwe. Proszę, te nagrody świadczą same o sobie. Już dzisiaj wygrało bardzo dużo osób. Mamy naprawdę znakomite tempo. Program nie jest długi, więc ta sytuacja wiecznie trwać nie będzie. Dlatego korzystajcie, łapcie szczęście za nogi. Jest okazja do zarobienia bardzo dużych pieniędzy. Mamy ponad 5 tysięcy złotych. Ponad 5 tysięcy złotych w pojemniku. Policzymy nagrody. Która będzie ta, która czeka na swojego zdobywcę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12 nagród. Już jest 12 nagród. Świetnie, prawda? Niedługi program, a tak dużo osób już się zmieściło na antenie. No to trzynastka, szczęśliwa, bo w naszych programach trzynastki są tylko i wyłącznie szczęśliwe. Może być Twoja 13 nagroda. Mamy tutaj naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie, ten bankomat nie przerywa swojej pracy. Nagroda cały czas rośnie. Co kilka sekund dołącza kolejny banknot do nagrody. Myślę, że nie trzeba już czekać, bo tutaj jest 5,5 tysiąca złotych, żeby się nie okazało tak,
że chcesz, wyobraziłeś sobie, założyłeś sobie jakąś kwotę, do której ma dojść ta nagroda, a w międzyczasie ktoś się dodzwoni. I co? I zgarnie ci sprzed nosa. No, więc myślę, już nie czekaj. Jest 5,5 tysiąca złotych. To jest już bardzo wysoka nagroda. A jak się trafi, że wpadnie jeszcze kilka dodatkowych banknotów, to będzie dobrze. Wszystkie wyślemy razem w ciągu 5 dni roboczych. Kto dołącza? Uwaga, uwaga, ogłaszam. Mamy tutaj już 6 tysięcy złotych. Tyle jest w naszym pojemniku. Kto wzbogaci się w ten sposób? Wszystko, przypominam, zgodnie z prawem. Niczego się nie trzeba bać, nie trzeba się wstydzić. Przecież was nie widać. Tylko głośno i wyraźnie podać jedną dobrą odpowiedź. Nic więcej, nie ma żadnych pytań wstępnych. Trzeba złapać za telefon i trafić na otwartą linię. Tym osobom się udało. Tobie też może się udać. Mamy już ponad 6 tysięcy złotych. Tyle wynosi w tej chwili nagroda. Jaką podejmiesz decyzję? Co zrobisz wobec takiej nagrody? Niech ona cię nie onieśmiela. Nie myśl sobie, że tak dużo to nie, to za dużo jak dla mnie. A dlaczego nie próbować? Trzeba sięgać do górnej półki. Tylko pamiętajcie, proszę, zapraszam tylko i wyłącznie widzów pełnoletnich. To jest sprawdzane i poza anteną, więc lepiej nie oszukiwać. W naszym koszu już, uwaga, 6,5 tysiąca złotych. No tak, nie dziwię się, że w takim tempie, bo w takim tempie wpadają te banknoty do naszego pojemnika. 6,5 tysiąca złotych to na pewno największe pieniądze dzisiaj do zdobycia. Jedno imię bez literki A. Być może wśród męskich będzie łatwiej znaleźć, bo większość imion żeńskich kończy się literą A, choć są i takie, które tego A nie mają. Ale no, po prostu szukajcie. Szukajcie tak, żeby padła dobra odpowiedź. I jeszcze raz, bo dzisiaj aż 2 razy zdarzyło nam się usłyszeć zdrobnienie na antenie, a nie można. Trzeba podać imię w pełnej wersji, w oficjalnej wersji, bo do wygrania już 7 tysięcy złotych wobec takiej nagrody. Gdyby ktoś się dodzwonił na antenę i się pomylił, to pewnie by sobie tego nie mógł darować, więc po co? Mamy coraz mniej czasu, mamy bardzo dużo pieniędzy, mamy dużo odpowiedzi na antenie, na tablicy, dużo odpowiedzi na antenie już padło. Trzeba się trochę zastanowić, żeby znaleźć nowe imię pasujące do tego konkursu. Do wygrania ponad 7 tysięcy złotych. To mogą być twoje pieniądze. Każdy, kto w tej chwili ma pomysł na to, jakie imię jeszcze pasuje do tego konkursu, jakie imię można dopisać, ma szansę. 7,5 tysiąca złotych. Och, to za takie pieniądze można nawet zapomnieć na czas jakiś o chłodzie i zimnie i wyjechać tam, gdzie pięknie i ciepło. Chyba, że nie chcecie. Zresztą to już nie moja sprawa. Ja umywam rączki, co zrobicie z tymi pieniędzmi. Ja tylko pomagam je wygrać. I myślę sobie, że czas już wziąć tę nagrodę. Czas dołożyć to jedno imię do naszej listy. Uwaga, zrobimy tak. Bankomat stop. Przecież tu się już nic nie mieści. Ja jeszcze proszę o ten banknocik. O, mamy tutaj około 8 tysięcy złotych. I teraz uwaga. Ja dokładam jeszcze i robimy okrągłą, piękną kwotę. 8,5 tysiąca złotych. Ale czas kończy się na to, żeby wygrać te pieniądze. Odliczam od 10 i tyle macie czasu na to, żeby podać odpowiedź i wygrać 8,5 tysiąca. Co wy na to? Zaczynamy. Uwaga, 10. Będę liczyła szybko, ostrzegam. 8,5 tysiąca do wzięcia. 9. 8,5 tysiąca złotych. To mogą być twoje pieniądze. Tak się prezentują. Jest ich nawet więcej niż ja trzymam. 8. Odliczamy do końca. Kończymy program. Uwaga. 7. Imię bez litery A. W wersji oficjalnej. Bez zdrobnień. Nie może być pomyłki. Nie ma teraz miejsca na pomyłkę. 6. Teraz liczy się czas i te pieniądze. One na pewno do kogoś powędrują. Na pewno ktoś się do nas dodzwoni. Już teraz byłoby dobrze. 5. Masz coraz mniej na to czasu. Coraz mniej czasu na podjęcie decyzji. Dzwonię. Gram o te pieniądze. Walczę o nie. Kończymy program, słuchajcie. Naprawdę, jest naprawdę bardzo malutko czasu do końca.
4. Odliczam tylko raz. 8 500 zł. Wędruje do... No, już chciałabym usłyszeć odpowiedź. 3. To może być twoja nagroda. Jakie jeszcze imię? Nie ma litery A. Tylko tyle. Jedna odpowiedź. 2. Oj, pospiesz się. Za chwilkę będzie za późno. Dopóki nie ma odpowiedzi na antenie, możesz walczyć o tę nagrodę. Każdy ma takie same szanse, więc możesz i ty zdobyć te pieniądze. A jest o co walczyć. 8 500 zł. Było już 2. Możliwe. Ale jeśli nie masz telefonu w ręce i gotowej odpowiedzi, to ta nagroda nie będzie twoja. 8 500 zł. Zadziałaj, podejmij decyzję, tak walczę. Podpowiem, jaki numer, dobra? Teraz to zrób. 704 307 324. I numer dla telefonów komórkowych. Gwiazdka 73224. Zrób to po raz ostatni. Komu się uda? Czekam na telefon. Całą minutę do końca programu, do zejścia z anteny. Teraz trzeba próbować, jeśli chcesz. 8 500 zł trzymam w ręku. Kto je wygra? 8 500. Może wystarczy jeden telefon. To jest naprawdę ostatni moment. Za niecałą minutę schodzimy z anteny. Ktoś na pewno trafi w otwartą linię. Kto to będzie? Działaj, może się udać, uda się. Wysyłamy pieniądze do następnego czwartku. Mamy telefon, mamy zwycięzcę. Halo? Ernest. Ernest, dobrze. Ja już nie zapiszę tej odpowiedzi, nie ma na to czasu. 8 500 zł dla pani. Wszystkiego pięknego, piękny finał dzisiejszego programu. Jeśli chce ktoś wygrywać dalej, to dla tych, którzy się do nas dodzwonili, dodatkowy konkurs SMS-owy, zapraszam. Do zobaczenia, miłego dnia.